W zdrowym ciele zdrowy duch. To hasło niewątpliwie wyznaje firma Janisz Usługi Samochodowe z Pruszta Gdańskiego. Firma na co dzień dba nie tylko o nasze samochody, lecz i również o ciało, od lat angażując się w promocję licznych imprez sportowych w najróżniejszych dyscyplinach. Pilnie uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach sportowych, które dzieją się w okolicy. W tym roku dodatkowo ponadto takie standardowe bieganie, jak w latach ubiegłych, gdzie fundowaliśmy nagrody i uczestniczyliśmy w zawodach rolkarskich w czas Dni Pruszcza oraz Maratonu Sierpniowego w Gdańsku, gdzie to była największa rolkarska impreza w okolicy. W tym roku dodatkowo razem z Pruszcz Biega i z Urzędem Miasta postanowiliśmy wesprzeć rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym, dla której za wybiegane kilometry ufundowany zostanie wózek do podnoszenia tego młodego mężczyzny. Zaczynamy tą akcję o biegu gotów. To będzie pierwszy moment, kiedy zaczniemy te kilometry dla wszystkich liczyć. Trasa w Przewidzu tutaj, na stoku narciarskim przy Zielonej Bramie, jest potwornie trudna. Naprawdę jest bardzo wymagająca i jest techniczna. Mamy koniec sezonu. Praktycznie jesteśmy już, można powiedzieć, po sezonie wyścigów psich zaprzęgów. Nie przyjechało wielu zawodników, natomiast przyjechali najodważniejsi, nie mówię, że najszybsi. Mamy kilku bardzo dobrych zawodników. Przyjechali ci, którzy chcą się zmierzyć z naprawdę trudną trasą, bo pewnego rodzaju odcinki techniczne tutaj na zjazdach, na zakrętach są bardzo trudne, a prędkości, które osiągają najszybsi zawodnicy, to naprawdę około 50 km na godzinę. Będą startowały psy ras północnych, haskie, psy malamuty, psy grenlandzkie, typowe psy północne, które nie są najszybsze, ale dzisiaj zmierzą się z tą trasą, z tym na dzień dobry mają praktycznie 850 metrów pod górę ciężkiego podjazdu, gdzie na górze jest premia górska. Jest pomierzony czas dla najszybszego zawodnika tylko na tym odcinku na podjeździe. Mamy dodatkową nagrodę specjalną. O godzinie 12-12.30 ruszamy już z takimi najszybszymi psimi zaprzęgami z dyscypliną bikejoring. Bikejoring brzmi może troszkę egzotycznie, natomiast jest to połączenie kolarza górskiego i psa zaprzęgowego. I tutaj ten duet jest niesamowicie szybki, niesamowicie zgrane. Człowiek pomaga psu, pies pomaga człowiekowi. 14.30 może najpóźniej powinien ruszyć wyścig kolarski XC. Naprawdę trudne technicznie trasy dla kolarzy górskich, którzy uwielbiają trudną techniczną jazdę, szczególnie dzisiaj w błocie. Wymagająca trasa sprawiła wszystkim zawodnikom tyle samo kłopotu, co i frajdy. Na pewno termin był bardzo trudny, dlatego że padał deszcz, jest straszne błoto. Wczoraj było lepiej, ale dzisiaj był naprawdę teren dla wymagających. Myślę, że bardzo dobrze wypadły, jak to pierwszy raz oczywiście. 12 minut do startu. Zasługa oczywiście psu, z którym biegłem. Był naprawdę dzisiaj świetny. Trasa dzisiaj zdecydowanie trudniejsza. Widać po zawodnikach i po psach, którzy dobiegają czy dojeżdżają do mety. No, są wszyscy po wielu wywrotkach, brudni, czarni, ledwo żywi. Wyglądam jak po błotnej kąpieli, ale udało mi się. Była trasa bardzo wymagająca, nie mogłem utrzymać roweru, nie byłem w stanie, podobnie jak moi koledzy. Sprzęt dawał radę, także jest dobrze. Co prawda, sezon wyścigów psich zaprzęgów dobiegł końca. To jednego możemy być pewni. Firma Janisz nie pozwoli nam jeździć tylko swoimi czterema kółkami, ale zachęci również do aktywności na świeżym powietrzu. Polecamy również zobaczyć PZU Gdańsk Maraton oraz Półmaraton Rolkarski w Prusztu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.